przegrasz. Ja już wygrałem. Tylko jeszcze o tym nie wiecie. Pierwszy na lotnisku wygrywa! Nie było mowy o drogach! Będę czekać na was w garażu. Myślałam, że to będzie przyjacielski wyścig. To jest tryb przyjacielski. Ostatni nabędziemy je autorama. To nie są przelewki. Nie widziałam, żeby Max tak się cieszył od roboty z Wenecji. A ty nie? Największej roboty w życiu? No i jasne. Pora wziąć się do roboty. Uwaga! To był niesamowity skok. Lele, skarbie, zaraz sobie polatamy. Dawałam ci dotąd fory. Byłbyś na prowadzeniu, gdybyś się nie popisywał. Ma rację. Mag? To niemożliwe, że zaszłaś, że Mag się zamknął. Poprzątam głową w dezaprowadzę. Wciąż myślisz, że wygrywasz, Taj? Bo takie. Zabawne. Nie widzę cię z przodu. Liczy się tylko pozycja na mecie. Tja. Nieźle. Nie myśl, że to się zawsze uda. Zawsze o krok przed tobą, stary. Dobra, Morgan. Możesz wystartować. Ale lepiej, żebyście nie nawalili. A nie mówiłem? Lina Navarro to najlepszy macher w Silver Rock. Ta. Całkiem ładnie mruczy, Raf. Zbudowałeś to sam? Przy odrobinie czasu i zacięcia. Artysta może zamienić każdy złom w super auto. No dobra. Wiecie, co robić. Balet? Trening. Jazda. Niesamowite, ale ten bus ma kopa! Lepiej naucz się, jak sobie z tym poradzić. Nagroda ma dwa razy więcej koni pod marką. Raf ma rację. Upewnijmy się, że nadajesz się na skok. Doprowadziłaś Taylora na wyścig na Maru. Zrobiłaś sport. My zajmiemy się resztą. I jak, Taj? Co zrobisz, kiedy zgarniemy pożar? Nie wszystko naraz. Muszę się skupić na pracy. Trzech lat, tak, Hanie. Powiem ci, co zrobić. Przetransportuję do Pustania Zady. Zaprawię go i zrobię najlepszy grill w porcie w Bali. Szef, a ty? Mam sporo długich, których się podpędzę. A za resztę założę płatnicę. Widzisz, Tyler? Płatnicę. Dobra, znajdę idealny wóz, stuninguję go na maksa i wezmę udział w największym wyścigu. No i o to chodziło. Lina? Co robię stąd wyjazd? Niby dokąd? W północ. No? Silver Rock jest super. Nie dorastałeś w Barrio, a ja się tak. Nie było tak źle, to mnie ukształtowało. No właśnie. No, Tyler,
Gdzie jesteś? Uwaga, jadę! Papata! Nieźle, brak. Wszystko tak w trakcie roboty i będzie super. Mam nadzieję. Nasz pisać musisz się latać. To rozbiera mnie duma. Bałem się, że nie pomyślisz. Każdy gang w mieście marzy, żeby... Jasne, ale nie dostaną auta, zanim sam nie zerknę pod matkę. Wykorzystałam wszystkie swoje kontakty, żeby mógł wziąć udział w tym filmie. Nie ma się czym martwić. Nasza ekipa jest najlepsza w mieście. Pora trochę zarobić. Damy radę. Hazardzistów na pustyni. Tu da się kupić wszystko, nawet farta. Bogaci bawią się kartami i kośćmi, a my, urodzeni w cieniu tych kasyn, poszukujemy odrobiny szczęścia w tempie 100 na godzinę. Jesteście gotowi? Jess? Gotowa, czekam przed torem. Mac? Mac Attack, gotowy do akcji. Nazwałeś ciężarówkę Mac Attack? Sama się nazwała. Raf, przyprowadźcie tylko wóz, a ja się zajmę resztą. Pora zrobić nas bogatszy, Tyler. Pełne skupienie. Jest Schuler. No proszę, proszę, ale mamy piękny dzień na wyścig. Dają 4-1, że zajmiesz pierwsze miejsce. Ten prototyp na pewno nas nie zawiedzie, tylko pytanie. Czy ty dasz radę? Te elektryczne silniki i V8 z biturbo dają w sumie... 1500 koni mechanicznych. Ta, dam radę. Ho, ho, dobrze, dobrze. Odrobiłeś lekcję. Ale słuchaj, z drugiego miejsca nic nie będę miał. Kumasz? Widzę, że jesteś kozak. Nie strzań tego dobra, kozaku. Podejrzewa coś? Nic a nic. Ma niesamowitą moc! Ten dopakowany Mustang Rava nawet się nie umywa. Tyler, jesteś dla mnie jak brat, ale tak się teraz nienawidzę! Mówią, że jesteś najlepszy w mieście, Morgan. Udowodnij to. Kai, przygotuj się. Musisz dojechać na miejsce z dużą prędkością. Masz tylko jedną szansę. Kiedy dojedziesz do rampy, nie będzie już odwrotu. Jestem w drodze. Lepiej bądź na miejscu. Prawie jestem. Prawie? Mac? Po prostu ustaw się i gaz do dechy. Zaufaj. Dobra, chłopaki. Nie sprzątajcie tego. Mac, jadę na pełnym gazie.
niesamowitą moc! Ten dopakowany Mustang Rava nawet się nie umywa. Tyler, jesteś dla mnie jak brat, ale tak cię teraz nienawidzę! Mówią, że jesteś najlepszy w mieście, Morgan. Udowodnij to. Kai, przygotuj się. Musisz dojechać na miejsce z dużą prędkością. Masz tylko jedną szansę. Kiedy dojedziesz do rampy, nie będzie już odwrotu. Jestem w drodze. Lepiej bądź na miejscu. Prawie jestem. Prawie? Mac? Po prostu ustaw się i gaz odechnij. Dupuj! I jestem pierwszy. Dobra, chłopaki. Nie sprzęcie tego. Mac, jadę na pełnym gazie. Nawet się nie umywa. Tyler, jesteś dla mnie jak brat. Ale tak cię teraz nienawidzę. Mówią, że jesteś najlepszy w mieście, Morgan. Udowodnij to. Kai, przygotuj się. Musisz dojechać na miejsce z dużą prędkością. Masz tylko jedną szansę. Kiedy dojedziesz do rampy, nie będzie już odwrotu. Mac, jestem w drodze. Lepiej bądź na miejscu. Prawie jestem. Prawie? Mac? Po prostu ustaw się i gaz odechnij. Dupuj! Dobra, chłopaki. Nie sprzęcie tego. Mac, jadę na pełnym gazie. Jedno miejsce startowe. Houston, startujemy! Skok samochodem za dwie bańki. Wspominałem już, jak bardzo cię nienawidzę. Jedziesz naszą wypłatą, Morgan. Dostarcz wóz do Rava. Do wszystkich jednostek szukamy srebrnego Koenigsegga Regery. Uwaga, pojazd jest niezwykle cenny. Centrala, ścigamy skazioną Regery, kod 3. Uwaga wszystkie jednostki. Ze względu na wysoką wartość Regery macie zatrzymać ściganego przy minimalnych szkodach. Cześć, mam... Ginę na szóstej. Nie zatrzymuj się, zaraz tam będę. Cokolwiek chodzi ci po głowie przez... Masz przyprowadzić ten wóz. W tej chwili. Szala? Oj, tak. Zmierza na wschód przez Paradise Drive. A 13 mamy go, jest w Millionaire Row. Uwaga wszystkie jednostki, 1 Adam 13 kontynuuje pościg za celem. Centralnie mamy nikogo w pościgu. Jess, gdzie jesteś? Wytrzymaj! Jess? Jeden z głowy, jeszcze pół posterunku. Martwisz się? Przy tobie? Nigdy. Centrala, rozpoczynam pościg za ciemnym BMW M5, który teraz... No i nasze wozy. Wyślijcie więcej jednostek za Regero. Przyjęłam, Adam 13. Jedź za M5. Złapałam ich na haczyk. Odciągnę ich od ciebie. Zablokują cały sektor. Musisz się ich szybko pozbyć. Centrala BMW M5 zachowuje się agresywnie i odciąga na to Regery. Jest przystosowana do unieruchamiania radiowozów i ucieczki. Przyjęłam, Adam 13. Możecie stosować wszystkie standardowe metody pościgowe. Mam jeszcze parę godzin na ogonie. Muszę znaleźć sposób, żeby szybko zniknąć. Chyba mam pomysł. Tyler, Jess, chodźcie do mnie. Już jadę. Widzimy się.
Mac, wszystko gra? Dobra, zadbacz to, zadbacz! Dobra, mamy to! Teraz trzeba zawieźć łup do Rawa. Jedź do domu, brat! Ja zajmę się gniazdami, Tyler. Jedź! Nieźle, Morgan. Dobrze, że postawiłam na swoich. Tyler Morgan, 23 lata, matka Sylwia Morgan, ojciec nieznany, jak jest brak rodzeństwa, pół roku w zakładzie poprawczym za niebezpieczną jazdę, kurde 1% w testach koordynacji ręką. Jestem najlepszym kierowcą w mieście i mam jeden z najszybszych wozów na świecie. Spróbujcie mnie złapać. Lepiej nie graj z losem. Co do diabła? Co jest grane? Jestem w drodze. Raf. Urządzają uliczne wyścigi. Zabrali ten samochód. Dziękuję, panie władzo. Coś ty zrobiła? Raf ci nie mówił, co jest pod maską? Moi kupcy płacą za to fortunę. Jeszcze tego pożałujesz, Navarro! Gliny są już w drodze. Familia przesyła pozdrowienia. Hej, co tu się stało? Navarro. Mac, pomóż mu. Ja przyciągnę glinę. Ale... Już! Odciągam glinę. Daj spokój, to moja robota. To ja ściągnąłem Navarro. Ja to zrobię. Weź Maka i Rawa w bezpieczne miejsce. Mam skaner policyjny i nadaj mi GPS Rawa. Chociaż daj sobie pomóc. Jedź w stronę kanału, ale pośpiesz się. Gdzie jest wóz? Lina Navarro. Wykiwała nas obu i zabrała go dla familii. Mówisz? Jesteś bezużyteczny. Wyni w pierdlu. Chociaż... chcesz się zemścić. Ja też. Tak, to zadziała. Ty będziesz asem, ale to ja trzymam w ręku karty. Co ty wygadujesz? Słyszysz? Kliny zaraz tu będą. Idź siedzieć albo... pracuj dla mnie. Jesz, śpisz, jeździsz, kiedy każę. A jak przyjdzie czas, dostaniesz, czego chcesz. Mam jakiś wybór? Zawsze jest jakiś wybór. Wsiadaj. Powiedzmy, że stajesz przy wypasionej bryce. Co myślisz? Ile ona kosztuje? Jak szybko dobija do setki? Widzę potencjał. Widzę sytuację na ostrzu noża. Ten ułamek sekundy, kiedy stawiam wszystko na jedną kartę. Widzę siebie, jak wygrywam. Morgan! Szef chce swój samochód! Tak. Zaraz będę. Zabawmy się trochę.
Spotyka się dziś z jakąś grubą rybą z familii. Przejmują całe miasto, ulica po ulicy. Oby wóz szefa był na miejscu po spotkaniu. Żartujcie? Mam parę rekordów do pobicia na fotoradarach. Nie co dzień mogę ujeździć DB11 Weyrat. Tak jest, jak się zatrudnia kierowców wyścigowych. Już się nie ścigam, zapomniałeś? Układ jest taki. Koniec z wyścigami albo idę prosto do... Wygrywać. To jaki w tym sens, skoro mówią, kto ma wygrać, a kto przegrać? Kasa brachu! Naprawdę nieźle płacą. Zobaczmy, jak to maleństwo potrafi się rozpędzić. Weir, sprzedasz kasyno, albo ci je odbierzemy. Miło się gadało. Fajnie się jeździ, Tyler? Teraz nie jest dobry moment. Ja mówię, kiedy karty pójdą w ruch. Minęło już pół roku. Wysiadaj. Jeśli chociaż zarysowałeś mój wóz, to zostaniesz wysłany na śmieciarkę. Do jutra, mistrzu! Dobra, Ty. Pora wracać do domu. Szybciutko do domu, żeby wreszcie zrzucić ten gajer. Tyler! Hej! Mam złe wieści, brachu. Szef znalazł rysę na jaguarze, którym wczoraj jeździłeś. Chodź ci na to wykład. Co? Nie zarysowałem jaguara. Hej! Nie ja ustalam zasady. Życzę szerokiej drogi. Tu opiekunka. W tej chwili słuchacie głosu ulicy, nadawanego z dzikich ostępów Fortune Valley.
Ulice was wzywają. Są teraz pełne ludzi wracających z pracy. Ale wy nie jedziecie w wyścigu szczurów. Jesteście kierowcami. Kto z was może okiełznąć to miasto? Kto z was sprosta takiemu wyzwaniu? Czy macie odwagę? Zbliża się święto prędkości. Gonitwa banitów zawita do Fortune Valley. Wystartują tylko najlepsi. Tylko najlepszy z najlepszych wygra. To będziesz ty. Gonitwa banitów? No, raczej nie. Tak dalej być nie może. Powinienem zajmować się nawarą. Tracę tylko czas z tym szumerem. Mówi Ty. W sprawie tych wyścigów daj mi numer. Podobno mamy tu zawodnika, który chciałby się ścigać dla familii, tak? No. Podajcie tylko czas i miejsce. Nie tak szybko. Myślisz, że familia bierze każdego jak leci? Musisz najpierw zasłużyć. Pokaż w paru wyścigach na mieście, na co cię stać, to dostaniesz szansę. Dobra, ważniaku. Pora na pierwszą próbę. Wygraj, to przejdziesz dalej. W trakcie wyścigu. Dogonisz mnie! Bułka z masłem! Dobra, dobra, nieźle. Może familii przyda się ktoś taki jak ty. Im lepszy kierowca, tym bardziej przekonujący, jak się podkłada. Wiesz, że jestem wystarczająco dobry. Może tak, może nie. Udał ci się jeden wyścig. To mógł być fakt. Zapisałem cię na jeszcze jeden. Z poważnymi zawodnikami. Jeśli tam się spiszesz, to będzie coś znaczyło. Nie ma sprawy. Thank you.
Dobra. Jak wygrasz ten wyścig, będziesz mógł dla nas jeździć. No to do roboty. Pierwszy. To okrążenie jest mocne. Nie nadążasz! Jeszcze tylko kawałek drogi. Nie mówiłem? Znowu wygrałem. W porządku, udowodniłeś, że umiesz jeździć. Dostaniesz nową furę, żebyś wyglądał jak człowiek. Navarro wprowadza nowy ład na ulicach. Jeśli będziesz się dobrze wpisywał, możesz być jego częścią. Ale familia też nie zapominaj o tym. Nie zapomnę. Dobra, witaj w familii. Dobra, udało się. Navarro? Czołem kierowcy, tu wasza opiekunka. Przypominam, że warto zwiedzać świat. Po co od razu brać się za następny wyścig? Przejedźcie się po Silver Rock. Pochwalcie paroma wynikami z czynności. Macie tyle do zrobienia, tyle sposobów na zdobycie reputacji.